byłam szarą myszką taką, która się nie potrafiła odezwać do człowieka, a teraz występuję przed kamerą. Iza Pełka, bohaterka odcinka, to krakowianka z krwi i kości. Ma 16 lat i poszukując własnej drogi życiowej, wciąż odkrywa w sobie nowe talenty. Poznajmy ją i zobaczmy, skąd czerpie siłę do działania. Byłam dość dziwnym dzieckiem, bo nie pamiętam jakichś tam hobby albo coś z dzieciństwa. Tak naprawdę od gimnazjum zaczęłam bawić się w hobby jakby. Wcześniej to oglądałam telewizję i tyle chyba. Nauczył mnie szycia chyba mój tata, bo jest po szkole kuśnierskiej, robił futra. On mi pokazał po prostu jak szyć i ja zaczęłam sobie już. Byłam w gimnazjum, to dostałam maszynę i tak od razu ten zapach tej maszyny to takie bicie igły. W tej chwili jestem w szkole odzieżowej. Zaczynaliśmy od poszewek na jaśki, potem fartuszki, robot, BHP niby, a teraz skończyliśmy na spódnicy. Po wakacjach będziemy szyć spodnie. Nie mogę się doczekać. Moi znajomi, jak dowiedzieli się, że już umiem tak naprawdę wszystkie spódnice uszyć, to od razu tylko chcą iść do materiałowego sklepu i zamawiać ode mnie ciuchy. Trafiłam do Siemachy przez moją koleżankę z klasy, jeszcze w podstawówce, bo zaczęłam chodzić do Siemachy 6 lat temu. W pierwszym dniu, który przyszłam tutaj do Bonarki, do Siemachy, pani Gosia przywitała mnie i powiedziała, że ona akurat nie ma czasu mnie oprowadzać, dlatego znajdzie dla mnie jakiegoś przystojniaka. Dobry. Dzień dobry. No co tam u ciebie słychać? Zdałam z angielskiego. O, to gratuluję. I co, już wszystko wyliczone? No tak. Super. Jadę na wakacje? No, jedziesz z nami. Tak. To chodźmy. Idziemy. Iza dotarła do nas do ośrodka właściwie już półtorej roku temu. Przyszła tutaj z innego ośrodka siemachowskiego. Przyszła rzeczywiście tutaj jako taka osoba cicha, skromna. Przez te półtorej roku bardzo się zmieniła. Właściwie tak najbardziej to chyba ten rozwój był widoczny najpierw w okolicach dokładnie rok temu, czerwca, ponieważ wtedy zobaczyliśmy jej pracowitość i taką pracę, taką cichą, taką małą, coś takiego, że ona nie zostawi osoby, która potrzebuje pomocy, że ona doradzi, że ona uspokoi, że ona, no nie wiem, no jest. Dlatego zaprosiliśmy ją do grupy liderskiej. Jak przyszłam do Siemachy, to byłam po prostu wychowankiem. Teraz jakbym dostałam jakby prezent, że mogę ingerować bardziej w ten ośrodek. To jest wyjątkowa grupa dla osób najbardziej zaangażowanych, najbardziej wybijających się też w społeczności i takich, którym się chce i którzy chcą przewodzić też innym. Chodzę do Siemachy codziennie. Jestem tak naprawdę od samego początku do po sam koniec. Tutaj jest tak, albo zajęcia, albo robisz to, co chcesz robić na zajęciach, albo po prostu siedzieć na auli i rozmawiać z ludźmi. Staram się z jak największą ilością osób rozmawiać po prostu. I zaczęła więcej mówić. Mówić spokojnie, dobitnie, konkretnie. Jeszcze bardziej uwidoczniło się jakby to, jaka jest pracowita, jak jest jej wszędzie i też to, jak ona się sama otworzyła, jak pracowała nad sobą. Ja też mam przyjemność pracować z nią na grupie teatralnej, do której też jakby sama się zapisała i w tamtym roku, i w tym. Ona tańczy, ona maluje, ona szyje. Ona jest takim człowiekiem, że jak tu przychodzi, to nie siądzie i nie patrzy w ścianę. Jej nie trzeba motywować, chodź, zróbmy coś. Ona idzie do plastycznej, ona coś porysuje, ona coś zaprojektuje. Ciągle mówi, ciągle się rozwija i też jest przede wszystkim pewniejsza siebie. Niech pani popatrzy, co zrobiłam. No, pokaż.
No fajne. No. Co to przedstawia? Hierarchię. A gdzie ty jesteś? Na samej górze. Bardzo dobrze. Ale chodź, teraz zabieram się za pacjent na grupę. Dobra? Dobrze. Słuchaj. W tym roku została w gronie innych siemachowców typowana na kandydata na siemachowca roku. W społeczności została zauważona, że to jest taki człowiek, że ona właśnie należy się jej. No i to też jest niesamowite, że nie tylko dla nas, dla wychowawców, tylko, nie wiem, dla niej samej, bo też mam takie poczucie, ona też o tym mówi, że to, co się z nią stało teraz, że jaka jest teraz, to się jej bardzo podoba. Dzięki przychodzeniu tutaj zaczęłam wierzyć w siebie i to naprawdę bardzo dużo. Sokrates objaśniał, kim jest wychowawca, odwołując się do przykładu akuszerki, która towarzyszy przy narodzinach. Jej zadaniem jest pomóc dziecku przyjść na świat. Podobnie jest z wychowawcą. Nie jest ani ojcem, ani matką dziecka. Nie daje życia, lecz otwiera drogę do świata. Trzymając się swojej roli, osiągnie cele dla innych nieosiągalne. Zadaniem wychowawcy jest towarzyszenie człowiekowi w odważnym odkrywaniu świata. Wychowawca to ktoś, kto stawia młodego człowieka w obliczu nowych i trudnych wyzwań, zabiera do miejsc, które sam wcześniej odwiedził, otwiera na przeżycia, których sam wcześniej doświadczył, godzi się na obcowanie z ryzykiem. Wychowawca wprowadza w przestrzeń norm i zasad. Wychowawca toruje dziecku drogę do świata, także świat przygotowuje na jego przyjęcie. Gdy zaś ono stawia samodzielne kroki, nie waha się pozostawić go samego. Wie, że dziecko nie jest dla niego. Wychowawca, jak akuszerka, nie zatrzymuje się przy dziecku ani na chwilę dłużej niż to konieczne. Nie żąda spłaty zobowiązań, ani nawet wdzięczności. Gdy narodzi się człowiek, odchodzi. Siemacha powstała jako odpowiedź na potrzebę chwili. Wiele lat temu zorientowaliśmy się, że jest coraz mniej i mniej podwórek. Podwórek, czyli przestrzeni niezwykle ważnych dla młodych ludzi, które są bardzo wartościowym uzupełnieniem z jednej strony domu, a z drugiej strony szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często, kiedy mówi się o rozwoju młodego człowieka, o potęgowaniu jego potencjałów, to mówi się z jednej strony właśnie o szkole jako instytucji, a z drugiej strony o domu. I to są dwa bieguny, dwa komponenty wychowania i rozwoju młodego człowieka. My jako organizacja chcemy, że tak powiem, klinem między te dwa elementy wprowadzić nasz niezwykle ważny, jak sądzimy, element, czyli właśnie podwórko. Podwórko jest miejscem, gdzie młody człowiek zdobywa niezwykle ważne, miękkie, społeczne umiejętności. Takie umiejętności jak rozmowa, sztuka negocjacji, sztuka dochodzenia do kompromisu. Zajęcia w Siemasze dzielą się na takie trzy działki. Pierwsza działka to działka edukacyjna, czyli wszelkiego rodzaju pomoc w nauce, w odrabianiu zadań, w przygotowaniu do jakichś egzaminów, powtórek, sprawdzianów, to też języki obce, to też taka szeroko pojęta edukacja, czyli jakieś wspólne filmy dokumentalne, to też języki obce, manga, nie wiem, zagadki logistyczne czy logiczne, krzyżówki, czyli nie tylko jakby taka edukacja stricte z książką i z zeszytem, ale też takie poszerzanie horyzontów. Kolejna działka sportowo, jakaś plastyczno-muzyczna. My nazwaliśmy sobie ją tutaj w Bonarce działką działania. Czyli są to zajęcia od rysunku począwszy przez glinę, modelarstwo, graffiti. Ale to są też zajęcia muzyczne, od wokalu przez naukę gry na instrumentach, tworzenie zespołów, występy tych zespołów. I
dla mnie osobiście najważniejsza tutaj działka, bo jestem pedagogiem, więc działka rozwoju społecznego. U nas oznaczona kolorem zielonym i nazywana miejscem, gdzie możesz rozwijać siebie i walczyć z tym, co jakby dla ciebie było trudne, bo może masz kompleksy, może jesteś nieśmiały, a może nie do końca umiesz sobie radzić ze złością, a może jest coś innego, może lubisz dyskutować, jakoś przełamywać swoje bariery i po to jest właśnie ta działka grup psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, grup rozwoju społecznego. Siemacha dzisiaj to duża organizacja, z której korzystają, mówiąc najogólniej i najszerzej, niemalże wszyscy. Bo z jednej strony główny trzon naszej działalności to młodzi ludzie w wieku od 7 do 18 lat. To oni korzystają z naszej oferty edukacyjnej, czyli z placówek dziennych, nowoczesnych podwórek, z placówek całodobowych, a więc domów dziecka i z placówek wakacyjnych, czyli Siemacha Spot Camp, dwóch lokalizacji w Zubrzycy i w Odporyszowie. W 2010 roku w tej auli na Długiej 42 podpisaliśmy umowę o współpracy, o partnerstwie strategicznym między Stowarzyszeniem Siemacha a Fundacją PKO Banku Polskiego. I dla nas jako stowarzyszenia bez wątpienia był to milowy krok naprzód. To znaczy przede wszystkim bez tych środków, bez wsparcia Fundacji PKO Banku Polskiego te placówki, które są ofertą dla młodych ludzi, nie mogłyby mieć z pewnością takiego standardu. To znaczy te środki niejednokrotnie sprawiają, że możemy dopełnić najwyższych standardów i też możemy kierować się w naszych działaniach taką dewizą, że jakość jest sposobem okazywania szacunku, że młodzi ludzie poszkodowani przez los, którzy trafiają do tych placówek, zasługują na sprzęt, na wyposażenie, na pracownię możliwie najwyższej jakości, a tym samym zasługują na komunikat, że one są tego warte. Nie zastanawiam się, co będzie kiedyś lepiej robić, lepiej żyć jakby. Lepiej starać się o to, co jest teraz, a nie żyć i myśleć, co będzie kiedyś.